Jest z nami Łukasz Niemczyk. Jak ci się podobała walka, powiedz? Zadowolony jesteś? No, tak nie do końca. Trochę źle zaboksowałem taktycznie, miałem iść do przodu, spychać go, zadawać dużo ciosów. Niestety trochę osłabłem, nie wiem, może to zmęczenie jakieś poobozowe jest. No trochę siadłem kondycyjnie, troszkę nóżki mi siadły. To widać było w drugiej rundzie, tak jakby oddałeś troszkę pola, ale powiedz, co się stało z lewym prostym? Większe, lepsze warunki miałeś, czemu go nie próbowałeś tym lewym prostym stopować? Nie wiem, właśnie coś, no nie wiem, taktycznie jakoś źle zaboksowałem po prostu, nie wiem dlaczego, może myślałem, że będę miał łatwiejszą walkę. Zawodnik trochę postawił jednak wysoką poprzeczkę, no, spychał mnie. Rywal bardzo mocno i agresywnie właśnie dążył do pół dystansu. Tak, no wiedział zresztą, że to jest jego... Tak, no nie wiem, za mało tej lewej właśnie coś u mnie jest, no ale będę to zmieniał. No. Przynajmniej będę to jeszcze oglądał i zobaczę, jakie tam błędy były i na pewno będę to poprawiał. No, ostatnio boksowałem tu na Suzuki poza transmisją i z Litwinem, z mistrzem Litwy, mocno bijącym, no i ładnie zaboksowałem, wszystko było pięknie, chodziła ta lewa, dzisiaj coś, nie wiem, słabszy dzień może. Mhm. Trzecia runda, troszkę jakby wróciłeś, zacząłeś troszkę kontrolować, widać było, że no, troszkę się budzisz. Czułeś, że może ci to zwycięstwo uciec? Czy uciec? Nie, no myślę, że tą walkę wygrywałem. No sędziowie byli jednomyślni, 3-0, tak? Tak, no wchodziło to jednak po kontrze, moje ciosy były na pewno czystsze niż jego, on gdzieś tam machał, nimi przepuszczałem go do tyłu, no i tak jak mówię, w pierwszej rundzie miałem boksować inaczej taktycznie i trochę mi to źle poukładało w głowie, bo boksowałem tą taktyką, którą miałem boksować i coś nie wychodziła mi ona. Dlatego druga była słabsza i trzecią wróciłem do swojego boksowania, czyli nogi do tyłu po kontrze i już zaczęło to wychodzić. Czyli wnioski trzeba wyciągnąć i co, i do przodu? Tak, cały czas teraz obozy mamy, przygotowanie na pewno jest mocne, też jest zmęczenie, bo jednak obóz był mocny, co tydzień teraz w domu i następny obóz w Cetniewie. No i tych startów pewnie brakuje, ale w Cetniewie może będą jakieś ekipy zagraniczne, będzie można z kimś posparować. Tak, jak ostatnio ten obóz był właśnie we Władysławowie, teraz myśmy w Zakopanem, wcześniej we Władysławowie była Litwa, Estonia i tam jeszcze Rosja i inne państwa. Także to było na pewno na plus, tam po tym obozie dobrze się czułem. No i też przerwę miałem 2 lata, wróciłem do tego boksu i no myślę, że wzmocniłem się też siłowo i myślę, że będzie dobrze. Jest wygrana, ważne, żeby wyciągać wnioski i iść do przodu, tak? Tak. Zawodnik wysoko postawił poprzeczkę, tak jak mówiłem. Dlatego myślę, że to będzie nauczką dla mnie i nauką na pewno. Dzięki wielkie. Dziękuję.